Siemak jest z tej witam Was serdecznie w kolejnym podsumowaniu i tym razem podsumujemy We Happy Few, przy którym spędziliśmy coś około 30 godzin. z oko. No, a, ale powiem Wam, że graliśmy co piątek z racji horroru z Plantunem i to był straszny horror, przynajmniej dla mnie. Męczyliśmy się trochę, zwłaszcza w drugim akcie. Historia dosyć nawet ciekawa, muszę powiedzieć. Gameplayowo. No, różnie to bywało, jak mi patrzeć, ale jakoś tylko nie urywało, że tak powiem. Od biedy można pograć. Gierka na pewno do ogrania w jakiejś większej promocji, sądzę. No, że tak to będzie chyba najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Jeśli miałbym podsumować um, całościowo gierkę, no to takie 7 na 10 i... No, można po prostu pograć, nie? Można posiedzieć i tak dalej. Natomiast to tueczkę nie urywam. Ugraliśmy głównie tylko podstawkę i na tej podstawce skończymy. Są jakieś dodatki, ale one chyba jakoś mocno nie są ciekawe, więc sobie je pominiemy. Mamy w sumie gramy trzema postaciami. Każdy, ale w każdym akcie inną postacią gramy. Są trzy akty, tak jak wspomniałem wcześniej. I, I każda z tych historii, każda w sumie z tych postaci przedstawia inną historię troszeczkę. Natomiast całe podsumowanie dotyczy wszystkich trzech więc no gdzieś tam, gdzieś tam naprawdę warto, warto oglądać, jeśli ktoś ma chęci i lubi tego typu gry czyli przygodówka z nawalanką elementy łamigłówkowe są też więc dla każdego coś się znajdzie jak mniej patrzeć no no sądzę, sądzę że, że to, to by było na tyle jeśli chodzi o podsumowanie We Happy Few Widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Ej.